W RMF FM i na RMF24.pl szef SLD Leszek Miller, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezes od trzech dni imprezuje, pan pogrąża się w żałobie? Nie. Natomiast życzę panu Kaczyńskiemu utrzymania się w formie dobrego humoru. Widzi pan, jaka kondycja, trzy dni kładzie się spać o świcie. No, podziwiam, a pewnie to nie koniec, jeszcze kolejne dni. Prezydencie Dudzie Leszek Miller wietrzy swoją szansę? Obydwaj kandydaci to przecież kandydaci prawicowi, którzy nie zauważyli, że w Polsce następuje przyspieszona prywatyzacja usług publicznych. Nie zauważyli, że rozdział Kościoła od państwa jest fikcją. Wielu jeszcze rzeczy innych nie rozważyli. Natomiast niewątpliwie zwycięstwo pana Dudy stwarza zupełnie nową sytuację polityczną. Ale sytuacja, w której pan i SLD będą kreowały się na przedmurze obrony Polski przed strasznym PiS-em i jego prezydentem? Nie, to już nie działa i niewątpliwie zakończył się model bipolarnego podziału sceny politycznej. Ale pan już też PiS-em straszyć nie będzie? Gdzie myśmy nigdy nie straszyli PiS-em. No nie. Mówiliśmy o pewnych zjawiskach, które nas niepokoiły. Natomiast Platforma mobilizowała swoich wyborców poprzez taką antypisowską retorykę i to się skończyło. Można powiedzieć, że te wybory wyzerowały scenę partyjną, bo wyczerpała się dominująca oś sporu PO-PiS, czyli PO kontra PiS. No tak, tylko jeśli się wyczerpała, to raczej nie z wróżbą pomyślności do SLD, bo na to miejsce wchodzi raczej Kukiz niż Miller. Nie, ale to otwiera pole dla różnych ugrupowań, także to tworzy nową sytuację dla SLD, dla Lewicy, bo przecież ten werdykt wyborców to jest także surowa ocena 10 lat transformacji, 10 lat obecności w Unii Europejskiej i świadectwo tego, że na transformacji zyskały głównie banki i korporacje, a nie ludzie. Ta transformacja to już ma nawet 26 lat, nie tylko 10. Ale ja mówię o tej dziesiątce, która jest jakby wynika z obecności w Unii Europejskiej. W tych wyborach obywatel Miller zagłosował na obywatela Dudę? W tych wyborach obywatel Miller nie zagłosował ani na jednego, ani na drugiego, choć wziął udział w wyborach. Czyli oddał pan głos nieważny. Dlatego, że ja nie miałem swojego kandydata, o czym zresztą wcześniej już wspominałem. No tak, ale mógł pan na koniec z zaciśniętymi zębami jednak na któregoś z nich zagłosować, mimo braku miłości do żadnego. No nie zauważyłem żadnych sygnałów ze strony obydwu kandydatów, które by to sygnały mnie uwodziły. Zresztą myślę, że spora część naszych wyborców, naszego elektoratu zrobiła podobnie. No ale te 17 milionów do urn prawie poszło jednak. Współczuje pan prezydentowi Komorowskiemu? Współczuję w tym sensie, że bardzo mnie przygnębiły pierwsze reakcje jego koleżanek i kolegów. Czyli że to, że go wyrzekają się koledzy, to jest największy powód na drugi dzień. Platforma Obywatelska się demonstracyjnie odcięła. Jednego dnia pan prezydent Komorowski był mężem stanu, a drugiego dnia był obcym mężem, który poniósł dotkliwą klęskę. To trochę normalny los przegranych. Platforma nie miała żadnego udziału. Nie myśli pan, że to normalny los przegranych? No tak, ale wie pan, to ja tak po ludzku współczuję panu prezydentowi Komorowskiemu. A myśli pan, że jeszcze wróci, czy już po nim? Nie, myślę, że wróci, dlatego że przecież dostał ponad 8 milionów głosów. Czyli ma kapitał. Ma kapitał, oczywiście. Ale wróci do tego stopnia, żeby za 5 lat powalczyć z Dudą o reelekcję? Czy to se ne vrati? Możliwe. No, w każdym razie sytuacja zaczyna być bardzo ciekawa. Jak pan wspomniał o kapitale, to można powiedzieć, że właśnie w tym okresie polskiej transformacji w Polsce zbudowano kapitalistów, ale nie zbudowano kapitalizmu rozumianego jako społeczna gospodarka rynkowa. To jest przecież zapisane w Konstytucji. A doradzałby pan wzrokiem i okiem weterana polskiej polityki Komorowskiemu start w wyborach parlamentarnych? Jeżeli nie jest zniechęcony, jeżeli ma jeszcze taki temperament polityczny, to czemu nie? Tylko wie pan, szeregowy poseł, były prezydent. No, nie ma tradycji. No może marszałek Sejmu przynajmniej. No. Ale rzeczywiście to jest trudna sytuacja dla każdego ustępującego prezydenta. Ustępującemu i przegranemu pan współczuje, a sobie pan nie współczuje? Sobie nie, dlatego że nie mogę się roztkliwiać nad moim własnym losem. Bo pana też tym się koledzy wyrzekają i też wzywają pana do ustąpienia. Tym bardziej, że jak powiadam, jest zupełnie nowa sytuacja. Na pewno jest wiele ciekawych zapotrzebowań. Na przykład, skoro mamy w Polsce kapitalizm, to Polska powinna się zachowywać jak spółka z 36 milionami udziałowców. To znaczy,
powinniśmy mieć jako Polacy możliwość zysków z tej spółki, uczestniczyć w całości w efektach PKB w postaci chociażby dywidendy corocznej w zależności od wzrostu produktu krajowego brutto. Jakieś widzę pomysły na wybory już się panu snują po głowie, ale... No tak samo jak na przykład zamiast mówić o prekariuszach... Ale ta dywidenda to jakby miała wyglądać? Zamiast mówić o prekariuszach, to powinno się mówić po prostu o robotnikach i nasz program, myślę, powinien to uwzględniać. Robotnicy 2015, czyli współczesna klasa średnia. Co pan prekariat. Chce być takim Ludwikiem Waryńskim? Pan chce być? Nie, no uważam, że jest nowa sytuacja, która wymaga nowych propozycji no i nowego języka. Ale w tej nowej sytuacji Rada Wojewódzka SLD w Lublinie wzywa Millerze odejść. Wielkopolska się burzy, Łódź się burzy. Chyba będzie się pan musiał podać do dymisji z tego wszystkiego. Proszę pana, ja jestem szefem sojuszu z woli ponad 20 tysięcy członków SLD, bo tylu na mnie głosowało w wyborach bezpośrednich. Jesienią upływa moja kadencja. Nie ma zatem przeszkód, żeby kandydaci na moje miejsce się zgłaszali. Czyli pan ostatnią szarżę jeszcze parlamentarną chce przeprowadzić? To jest nasza kuchnia, o której będziemy mówili w sobotę, ale według mnie sytuacja wewnątrz SLD to jedna, ale o wiele ciekawsza, o wiele bardziej pasjonująca jest sytuacja na zewnątrz sojuszu. Czyli? No czyli to, co chociażby o tym mówimy, ta nowa sytuacja wynikająca z rozpadu systemu bipolarnego i wzajemnego szachowania się. SLD, jeśli znajdzie dobry pomysł, jak wykorzystać te miejsce, które się tworzy, jak właśnie wejść z nowym programem, nowym słownictwem, nowymi propozycjami, to ma ogromną szansę. Ale też myśli pan o jakimś zjednoczeniu lewicy, ściągnięciu na łono albo pod flagę SLD, albo bez flagi SLD już Janusza Palikota, Napieralskiego, znowu Rozenka, Kalisza. Otrzymałem list od szefa OPZZ-u. To jest apel do różnych struktur lewicy, partii politycznych, w którym szef OPZZ-u proponuje, aby szybko się spotkać i określić jakieś minimum programowe, a także zastanowić się, czy można razem zbudować platformę wyborczą. I pan odpowiada? To jest bardzo interesujące, tak. I odpowiadam tak i cieszę się, że to są związki zawodowe, bo skoro musi być w programach partii lewicowych więcej ukierunkowania się na los człowieka, na jego potrzeby, no to oczywiście związki zawodowe są tutaj bezcennym partnerem. A nie myśli pan, że wybór Dudy pokazuje, że w tym sezonie politycznym będziemy stawiali na młodość, a nie na weteranów? No bardzo możliwe. Krótko mówiąc, w SLD nie brakuje młodych ludzi. Ale... Moi bliscy współpracownicy to są ludzie z innego pokolenia. Bardzo się z tego cieszę. Młodego lidera brakuje. No właśnie, będą młodzi liderzy, oczywiście. To nie jest kraj dla starych ludzi. Myśli pan? To ja od razu protestuję. Szanowni seniorzy, którzy utrzymują tych młodych, bo przecież ci biedni, bezrobotni młodzi korzystają z emerytur swoich dziadków i babć, także pomocy ojców. Szanowni seniorzy, ja uroczyście protestuję przeciwko sugestiom, że do niczego jesteście Ale milion złotych pan przeputał na kandydatkę, która się nawet SLD wyrzekła. No, w porównaniu do 20 milionów Platformy Obywatelskiej, która na drugi dzień po wyborach uznała, że nie miała żadnego kandydata. Cóż to jest, panie redaktorze? I jeszcze zakład pan przegrał. Zakład przegrałem, tak, i przyniosłem czerwone wino z mojej ulubionej Toskanii. Gratuluję panu, że pan wygrał. Bo mówił pan, pan widzi, będzie pan zapraszał prezydent dr Magdalenę Ogórek. Jak pan widzi, ja zawsze dotrzymuję słowa. Leszek Miller, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.